krzywdzie uciekła. Mówi, że nie chce na to patrzeć, bo zaraz będę w wodzie. Ona jeszcze nie zna moich możliwości, umiejętności takich przetrwania w dziczy. Oglądałem przecież tego Beara Gryllsa. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Sylwia zapyla do roboty, ale ma na drugą, więc zabiera mnie na jakiś krótki spacer. Chyba na Cardiac Hill. Zanim wybierzemy się na tą krótką wycieczkę, chciałem rozpakować szybko moje dwa gadżety i już po prostu zacząć ich używać. Także dajemy! Three-way grip arm tripod. To chciałem mieć, można to zainstalować do plecaka GoPro. Fajne. Także... No, nieźle. No nieźle. Zabieram. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, na którą też czekałem dosyć długo, to jest display mode. I to proszę ja was... będzie mi właśnie pomagało ocenić, czy to, co łapię, jest tak, jak powinno być. Takie malutkie. Przyczepia się to do media mode. Także fajnie, cieszę się. Na pewno mi to też będzie pomagało w moich tych małych produkcjach śmiesznych. Później, jak wrócę z wycieczki, to podłączę telefon i pokażę wam, jak to siedzi w GoPro kamerce. Fajnie. No to lecimy. Mało czasu, ale fajnie i tak mimo wszystko zawsze gdzieś sobie szurnąć. Ale dziury. Mam tu moim fokusikiem normalnie się przedostać, ej. Dobrze jest, lecimy dalej. Yo. Są śliskie, to mało powiedziane. Tak. O, to jak dywan, nie? To wygląda. Aha. A wiesz, dlaczego jest takie umęczone? Bo jak jest wysoko rzeka, to tu stoi woda. Jest. Normalnie jakie miętkie. No. Fajnie tu jest, nie? Pipik lubi tutaj. No i najgorsza jest ta część do przejścia. Widzisz, tu są śliskie kamienie i czasami nie chcę, żeby pipik tędy przechodził, bo to jest, wiesz, tajtnie są nogi i tyle. Ale ślisko, ja jebie! Kojarzysz tego białego konia na polu? Bo tamte przyjechał chyba ktoś, zabrał te dwa konie, nie? Jakiego konia? Tego białego, co tam był na polu. No. Przyjechali, zabrali te konie i krowy, bo jest, że ten koń cały czas gdzieś tam wołał, nie? Ja szłem z Leją, przybiegł w ogóle do który mnie koń? I cały biały czas wołaj, ten czy ten biały, no. No bo zabrali mu towarzystwo, no, konie są stadne. Masakra. Chodź. Strasznie przeżywał. Tak naprawdę to ten Cardiac Hill to jest następna część parku tutaj narodowego w Killarney. Ten park jest po prostu ogromny.
Lekka gleba. Weź. Trzeba mieć takie. Nie, nie, dobrze jest. Chyba będzie nici z tego drona, wiesz? Zacznie padać, to nie odpalam, nie ma szans. O. Zajebiste. Tak jak ja trzymam, widzisz kamerę w jednej ręce. I normalnie się na mnie poślizgam. Ej, szok. Że cały czas uważam, Sylwia, normalnie jestem mistrzem uwagi. Skupionej na bezpieczeństwie. Nie no, długie są, długie. Ja tam na rowerze przecież myśmy jechali z Tomkiem. Tomek wyglebił się. Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem, Sylwusiu? Bo się pogubiłem w tym. Koniec wycieczki, patrz. To są ostatnie twoje stepy. Lubisz gotować i to jest fajne, bo ja korzystam na tym oczywiście. A ty lubisz jeść. Łatwo było przejść na dietę wegetariańską. Bo Sylwia gotuje różne posiłki ciekawe i to jest fajne. Tam jest też fajne. Tam widzieli jakiś job? Sylwia mówi, że mam nie schodzić, bo się wyglebię. Chyba żart. Ja to normalnie bum. To wciągam nosem takie rzeczy. Myk, 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 bum. Widziałeś, jak ja to po prostu zrobiłem, ej? Nie widziałam. Tam muszę zejść na dół. Tutaj jest... No chyba żart. Ty jesteś niepoważny, ja nie. Przestań, nic mi nie będzie. No, nie idę, bo masz głupie buty. Nie martw się. Cześć, Roman. Nie martw się, Sylwia. Ale to już jest pierwsza. Możemy już. Ja jadę do pracy. Ja normalnie to opanuję. Nie wchodź tam. Szybko. Nie, po drugie. Roman. Nie, jest to dobra. Ale Sylwia Fandoli. Pum. Ale czysta woda. Muszę zejść. Sylwia uciekła, nie chciała na to patrzeć. Już zawsze idzie zjechać. Zawsze można zjeść. Ej! Mój plecak. Sylwia uciekła. Mówi, że nie chce na to patrzeć, bo zaraz będę w wodzie. Ona jeszcze nie zna moich możliwości. Umiejętności takich przetrwania w dziczy. Oglądałem przecież tego Beara Gryllsa. Sylwuś, ja normalnie zjechałem na tych butach. Widziałam. Jak na... do tego się zmarają. Jak na ślizgawce normalnie, jak się kiedyś... Ze szkoły widziałam. Wracało z pedałowy, takie ślizgawki wyślizgane były. Kojarzysz to, nie? To takie coś. Ja się ciebie pytam, czy zbierz tą drogę, gdzie prowadzi? Oczywiście, że nie. Patrz, jakie tu busy się zrobiło. Squeezy busy. Idziemy. Ale niezły ten kamper, co? Tamten. On ma chyba 200 lat. Zupę mam odpalić na trójkę, a ziemniaki mam tam miękkie. No, wszystkie warzywa, tam marchewka, a to jest startat. Ale ziemniaki mają ziemniaki, być miękkie. No. Zaczyna coraz mocniej padać, lepiej jedź. Pa. Ja też. Pa. No to ci. Fajnie było, ale kurde, drona nie mogłem odpalić, bo... No bo pada i teraz też chciałem odpalić, mówię, odpalę teraz przynajmniej na tym parkingu. No nie ma szans. No bo zaczęło padać. Lecimy. Do domu. Siemanko, siemanko. Tak wyglądał ten nasz krótki spacerek na Cardiac Hill. Teraz wam chciałem szybko pokazać, jak wygląda Display Mode w Media Mode GoPro 8 Black. I no i tak to właśnie mniej więcej wygląda. Wsuwa się ten Display Mode do góry w Media Mode. W Media Mode mamy tutaj wejście na mikrofon. Można podłączyć mikrofon
zewnętrzny. Po podłączeniu mikrofonu zewnętrznego od razu wszystko zaczyna działać, nie trzeba tam nic ustawiać. Także fajna sprawa. Ja używam mikrofonu zewnętrznego z Chin za 30 euro, sprawia się fajnie. Także taki zestawik można sobie złożyć do robienia vlogów, do odpalenia kanału na YouTubie. Tak jak w moim przypadku, ja w życiu nie przypuściłbym, że byłbym zdolny do czegoś takiego. Natomiast można się tego nauczyć, można próbować swoich sił, do czego ja bardzo zachęcam wszystkich. O czym będę mówił na Zarabiaj z laptopa, na drugiej mojej playliście mojego kanału. No i tyle, i tak to wygląda. Ja używam jakichś tam gadżetów GoPro, ale jednym z głównych jest Jobby, który tak naprawdę nie jest firmy GoPro, nie jest marki GoPro, tylko Jobby. Jest to właśnie taki tripod, którego można owinąć na gałęzi, na płocie, na czymkolwiek. Takim zestawikiem można szaleć, wydaje mi się, i naprawdę można coś tam już zacząć nagrywać. Także tak to mniej więcej wygląda. No i właściwie tyle. Do następnego razu, kochani. Dużo zdrówka i miłości. Hej!